Cześć, cześć, auryczny tarot i cotygodniowa aura tygodnia, tym razem od 4 do 10 maja. Mam nadzieję, że majówka się udała, mam nadzieję, że mieliście trochę słońca. Stałym widzom bardzo dziękuję za Wasz udział, za komentarze, za ciepłe słowa. Też Was bardzo mocno ściskam i przesyłam Wam moc pozytywnej energii. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, do kliknięcia w ten przycisk pod spodem filmu. Będziecie dzięki temu wiedzieć, co jest nowego tutaj na kanale, a i dla mnie jest to również miły akcent z Waszej strony. Nie tracąc czasu, przechodzimy do czytań. Zobaczmy, co dla Was w tygodniu od 4 do 10 maja. I zobaczmy, drogie strzelce, co dla Was w tygodniu od 4 do 10 maja. Jaka aura tygodnia dla Was, drogie strzelce? Aura tygodnia od 4 do 10 maja dla strzelca. Strzelce i tydzień od 4 do 10 maja dla Was. Strzelce. Co stanowi wyzwanie dla Was w tym tygodniu? Od 4 do 10 maja. Jakie wyzwanie dla strzelca szykuje ten tydzień? Jaka trudność Was czeka w tym tygodniu? I jaka jest rada? Jaką energią Wy będziecie się charakteryzować, drogie strzelce, w tygodniu od 4 do 10 maja? Jaki aspekt tego tygodnia będzie odgrywał główną rolę? A więc co w tym tygodniu od 4 do 10 dla Was, strzelce, będzie odgrywał szczególne znaczenie? Drogie strzelce, a więc ten tydzień dla Was w akcencie protekcji, ochrony. Księżyc w baranie, a więc silna potrzeba emocjonalności, takiego, wiecie, ustosunkowania się do danej sytuacji w sposób akuratny i właściwy. To może również być tydzień takich zmiennych emocji, a więc szybkiej reakcji, szybkiego dostosowywania się do danej sytuacji i pewnych impulsów, które mogą równie szybko pojawiać się, co znikać. To w tym tygodniu duża potrzeba ochrony i obrony wszystkiego, co reprezentuje Was, Waszą strefę komfortu, rodzinę i to wszystko, co jest takie bardzo ziemskie, przyziemne i dotyczące bezpośrednio Waszego środowiska. To również pewna umiejętność, czy też potrzeba w tym tygodniu rozpoznawania tego, co manipulacyjne, tego, co nieprawdziwe, zupełnie nierealne. Mogą w tym tygodniu Wam towarzyszyć pewne działania, dla niektórych wzmożony instynkt rodzicielski bądź macierzyński, pewna również przedsiębiorczość, a także wzmożone poczucie odpowiedzialności za kogoś, za coś, za jakąś sytuację chociażby. To także ludzie, którzy mogą chcieć się pojawiać w Waszym otoczeniu, którzy będą Was chronić, albo to Wy będziecie także mieli tendencję lub potrzebę nawet chronienia innych. To również tydzień pewnych wpływów dla niektórych, a więc takiej właśnie dosłownej protekcji, wspierania przez innych, polecania Waszych potencjałów i, mówiąc inaczej, promocji Was samych. A więc to Wy możecie się tym charakteryzować, albo to otoczenie będzie Was w ten sposób chroniło i promowało. Wy również, drogie strzelce, w tym tygodniu pokazujecie się w energii takiej ostrożności, bycia dobrym opiekunem, poczucia miłości i takiego twardego stąpania po ziemi. To jest, słuchajcie, energia płodna, energia domu, tego wszystkiego, co dotyczy Was, uziemienia Waszego królestwa, trzymania pieczy i trwałości przede wszystkim pewnych spraw. Ten tydzień może chcieć Was skłaniać właśnie do budowania pewnej twierdzy, a więc tej mentalnej lub tej materialnej. Będziecie po prostu się trochę okopywać, będziecie trochę dbać bardziej o to, co jest bliskie przede wszystkim Wam, a więc co stanowi najbliższe środowisko Wam samym i o to będziecie zabiegać i nad tym będziecie również roztaczać swoją opiekę. Możecie w tym tygodniu również wykazywać trochę większą życzliwość wobec innych, bardzo opiekuńcza i troskliwa energia się tutaj pojawia. A więc pewne sprawy może przyziemne będą w tym tygodniu dosyć istotne dla Was. Być może będzie Was ten tydzień agitował mocniej do tego, żebyście właśnie dbały o to, co jest Waszym królestwem, o to, co jest tymi interesami wokół Was, aby mieć rękę na pulsie, aby pewnym rzeczom nie odpuszczać, aby się przyglądać, aby również pielęgnować to, co tego wymaga.
To jest również, słuchajcie, niepobłażanie sobie, a więc takie no, mocne kontrolowanie swoich emocji, mocne kontrolowanie siebie przede wszystkim i poczucie również obfitości. A więc ten tydzień może też obfitować, słuchajcie, w pewne ważne dla Was wydarzenia, które będą w jakiś sposób wpływały na to, co jest Waszą przyziemnością, co jest Waszą twierdzą. To również tydzień, słuchajcie, związany z takim potencjalnym wzrostem własnych uczuć, rozwojem nowych idei, pewną, słuchajcie, również zmysłowością, a więc też będziecie się czuli pięknie, będziecie się czuli fantastycznie, jeżeli chodzi o samopoczucie, o te potencjały, o to, jacy jesteście. Mam wrażenie, że w tym tygodniu będziecie też gruntować pewne swoje przekonania i będziecie wzmacniać to, co daje Wam pewne poczucie mądrości, co jest w ogóle mądre w danej sytuacji. Będziecie wzmacniać w tym tygodniu mądrość swoją, ale również będziecie umacniać to, co będzie się działo wokół Was w tych właśnie kategoriach, a więc będziecie może też szacować, czy coś jest warte czegoś, czy coś jest niewarte, czy warto czemuś ufać, czy też warto od czegoś odejść, czy warto przy czymś trwać, czy warto to porzucić. Energia tego tygodnia również się pokazuje jako wzywająca Was do czegoś nowego, mam wrażenie, albo do zmiany kierunku, który Wam może towarzyszyć od dłuższego czasu. A więc tutaj pewne sygnały, znaki będą się Wam pokazywały na niebie, będą Wam się może objawiać nawet. Spróbujcie zaobserwować swoje sny, swoją intuicję, postrzegać trochę może inaczej, bardziej się do niej odnosić i bardziej jej ufać. Ten tydzień będzie chciał Was może przekonać lub nagiąć do zmiany swoich decyzji lub do zmiany swojego nastawienia względem kogoś, czegoś. A tutaj widzę, że będziecie może bardziej uparcie trwać przy tym, co jest Wam znane. Możecie mieć w tym tygodniu większą skłonność do uciekania do spraw dzieciństwa, przypominania sobie, jak to było. Takiego, wiecie, szukania też poczucia bezpieczeństwa w tym, co już trochę za przeszłe. Ten tydzień drugie strzelce będzie chciał Was nakłaniać do zmiany Waszych planów. Albo będzie chciał nawoływać Was do zmiany Waszej decyzji lub przekonań, które długo Wam towarzyszą. Biorąc pod uwagę energie, które się pokazują wokół, no to chyba niektórzy z Was powinni może posłuchać albo swoich dzieci, albo powinniście posłuchać tego, co jakby ma też dłuższą tradycję. Dla niektórych ten tydzień to są również pewne wyjazdy, tak do dzieci, jak i do osób Wam bliskich. Pewne informacje, które będą bardzo szybko do Was biegły. Dla innych, słuchajcie, pewne rzeczy zastałe może się ruszą wreszcie w tym tygodniu i będą w jakiś sposób się troszeczkę odmrażać. I trochę będziecie też sentymentalni w tym tygodniu lub też energia będzie Was skłaniać do pewnych powrotów, do tego, co minione, do tego, co zaprzeszłe, do tego, co gdzieś nawet już może zapomniane. To mogą być również, słuchajcie, powroty osób też już dawno zapomnianych, a więc może się ktoś do Was po prostu odezwać. I tu również mogą się pojawiać dla niektórych sprawy pewnych bratnich dusz, tak więc możecie mieć z kimś takim do czynienia, z kimś takim kontakt. To, co stanowi wyzwanie dla Was w tym tygodniu, to karta gwiazdy, a więc takie może trochę za bardzo bujanie w obłokach lub pewien dystans do czegoś, z czym nie chcecie się za mocno konfrontować. Dla niektórych wyzwaniem jest sięganie po to, co wspaniałe, co dla Was wyjątkowe, odwagę pewną, tak, aby się odważyć, aby umieć, aby chcieć, aby znaleźć również przekonanie do czegoś. Dla innych strzelców ta gwiazda to jest, słuchajcie, spełnianie marzeń lub podążanie za tym, co jest tą właściwą drogą. I ten tydzień może być taki trochę trudny, jeżeli chodzi o oszacowanie tego, gdzie ta gwiazda jest, w którą stronę mam patrzeć, w jakim kierunku mam podążać. To dla niektórych również właśnie to wejście w tą duchową miłość, a więc to, co Was wzywa, to, co do Was krzyczy, gdzieś tutaj dla niektórych się pokazuje na horyzoncie, a Wy może nie będziecie gotowi w tym tygodniu, żeby stanąć twarzą w twarz, skonfrontować się z tym, co Wam pisane, a co jest takie uzdrawiające również. Ten tydzień pokazuje, żebyście trochę patrzyły wypośrodkowanie, w sposób perspektywiczny, nie tylko taki mocno przyziemny tu i teraz, żebyście też oddaliły wzrok i spróbowały zobaczyć to, co tą ochroną, która w tym tygodniu jest dosyć ważnym aspektem, jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o Waszą przyszłość, o przyszłość pewnych relacji, o przyszłość Waszego poczucia bezpieczeństwa, tej stabilizacji. A więc tu mam wrażenie, możecie trochę z tą dalekowzrocznością mieć nieco problem. Może się pojawiać jakaś mgła na horyzoncie, która Wam będzie trochę uniemożliwiała dostrzeżenie tego właściwego kierunku, tej właściwej perspektywy. To jest również, słuchajcie, kwestia zaufania, a więc tutaj to zaufanie, mam wrażenie, gdzieś leży problem w tym tygodniu, jeżeli chodzi o kwestię zaufania do sytuacji, do osób, do tego, co właśnie ma Was chronić i co powinno Was chronić.
a tutaj Wy trochę za twardo stoicie przy swoim w tym tygodniu, mam wrażenie, bo również jako, słuchajcie, jako przeszkoda pokazuje się dla Was cesarz, a więc ta kontrola, ten, wiecie, trzymanie ręki na pulsie, trochę taki autorytaryzm też gdzieś tutaj się pokazuje, a więc to jest dla Was trudność, żeby pokonać pewne ograniczenia związane z takim trochę, wiecie, sztywnym czasami myśleniem, a więc takim, które nie pozwala Wam zobaczyć czegoś bardziej, tak jak ta gwiazda. Zwróćcie również uwagę na pewną dominację osób lub sytuacji, które chcą lub będą chciały Was gdzieś tutaj trochę właśnie sprowadzać bardziej bliżej ziemi. To, co jest radą dla Was, to karta kochanków, a więc różnice i kontrasty. A więc to, żeby może w tym dostrzec rozwiązanie, jeżeli takiego szukacie w tym tygodniu, jeżeli na coś będziecie szukać odpowiedzi, to zwróćcie uwagę na to, że właśnie świat jest złożony z pewnych różnic, że pewne sprawy też wymagają tego, żeby były połączenia plusa i minusa, aby coś zaczęło działać. A więc tutaj może to jest dla niektórych uwaga, może nie do wszystkich, natomiast zwróćcie uwagę na to, co jest przyciąganiem się przeciwieństw, dostrzeżenie tych kontrastów, dostrzeżenie różnic, oszacowanie, a także dokonanie wyboru, bo tutaj gdzieś mi się wybór u Was pokazuje, że w tym tygodniu może będziecie musieli się zmierzyć z jakimś wyborem, może będziecie musieli się do czegoś bardziej ustosunkować i powinniście być może złapać równowagę. To jest rada, abyście zwrócili uwagę przede wszystkim na to, co i w jaki sposób zaspokaja Wasze potrzeby. Żebyście też w sposób taki racjonalny, spójny, odnieśli się do tego, co jest Waszą jednością, co jest Waszym wyborem. Taki tydzień trochę, słuchajcie, łapania równowagi, mam wrażenie, łapania pewnego przekonania celem ochrony swoich dóbr. Zwróćcie również uwagę, strzelce, w tym tygodniu, czy to, czym się zachwycacie, co stanowi Wasz podziw, jest spójne z Wami. Tak jeszcze powiem, ten tydzień może chcieć Wam takie sprawy pokazywać. Dla niektórych to rada w tym tygodniu, aby poprawić swoje relacje z bliskimi, aby poprawić również jakość komunikacji, aby się wreszcie skomunikować, dogadać lub znaleźć po prostu konsensus, aby znaleźć związanie. A więc tutaj na to zwróćcie uwagę, żeby był przepływ, żeby była równowaga, żeby została zachowana proporcja. Zadajcie sobie pytanie do kart tak, ale, a więc odpowiedź tak lub nie. Pamiętajcie tylko proszę, że zarówno te odpowiedzi, jak i całokształt pytania to energia ogólna, więc może, ale nie musi korespondować z każdym. Zadajcie sobie pytanie, a ja wylosuję dla Was odpowiedź. Strzelec i odpowiedź dla Was. Odpowiedź dla Was brzmi tak, ale zaakceptuj pewną gruntowną zmianę w życiu. Mam nadzieję, że ta odpowiedź, jak i całość czytania będzie dla Was pomocna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przysyłam moc pozytywnej i ochronnej aury tego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień, drogie strzelce. Zapraszam, koziorożce.